Mamy już, mamy jeszcze pierwszy grudzień, ale no, dogrywamy. W dzień byliśmy w szkole. Czekaj, Raseku, a zapalisz choinkę, zaświecisz? Albo ja zaświecę. Bo Rasel ubrał swoją choinkę. Wygląda tak. No i znasz się dobrze. I byliśmy jeszcze w szkole. Pokażesz siebie? To kupiliśmy, byliśmy na świątecznym kiermaszu takim szkolnym. Czym? Tutaj jest Russell. O, tutaj, tak? No i to dzieci, tak powstał na stół taki obróz. Za pomocą, nie wiem jak oni to robili. Oj, czekam, musieliśmy narysować. Narysować i później to było... Musieliśmy odstać. Musieliśmy narysować takie blue pen. Tak, i wszyscy z tych starszych szkół, klas, przepraszam, malowali swoją podobiznę i się podpisywali, tak? To jest, to była... Od 4 do 7. Od 4 klasy do 7, dobrze, czyli starsze, no bo od 1 do 3 to są zawsze... maluchy, tak zwane. A ty już jesteś w 5 klasie. Jejciu, jak ten czas szybko leci. I gdzie jeszcze później byłeś? Jaki miałeś dzisiaj dzień fantastyczny? Byłam koło Azdy. Tak, a tam był taki kiermasz i z wujkiem swoim, tak? Wujek cię zabrał? I widzę, że tu masz, nie Wiem... Byłem 2 razy na Twisteru. Aha, a Twister to jest taka karuzela, tak? Dobra. Jeden raz jest szybko, ale... A trochę długo, a jedna to bardzo szybko, ale tylko gdzieś tak 5 sekund było. Tak? A pamiętasz, jak ja nie mogłam patrzeć, tak się bałam strasznie, a ty lubisz tą karuzelę. Tak prezentuje się nasza choinka, która jest już ubrana, jak widzieliście wcześniej. Tutaj mamy przygotowany nasz sprzęt do nagrywania, a tutaj w tym roku są takie świeczki. O. No i tak będzie chyba już co roku takie samo. Moja gwiazda chyba nie przeżyje. O, muszę ściągnąć. Bo on i tak nie przeżyje, a... byłam na zakupach. Jesteś tutaj, tak? Jesteś? Nie mam na razie. Idę pokazać wam zakupy, bo mi się przygotował tam do wyciągnięcia. Znaczy wyciągnął, żeby nagrać, więc pokażę wam. Dzisiaj jest sobota. Blakuś, przestań. Wejdź. Wejdź. Dzisiaj jest sobota, więc troszeczkę można sobie pofolgować. Pokażę wam, co jest, jakie były zakupy w Islandzie i w Pont Stricherze byłam i jak wiecie, to no vlogmasem, ale do świąt jeszcze daleko w sumie, 23 dni do Wigilii, bo dzisiaj jest pierwszy, wy oglądacie to już drugiego, ale kalendarz otwieramy na bieżąco, ja tylko dogrywam materiał, troszeczkę będzie tak z
No zobaczymy, jak to będzie w późniejszym szło. Chrupki dla każdego jakiś inny rodzaj. Za chwilę będę gotowała zupę meksykańską, czyli potrzebuję do tego fasolę, pomidory suszone, nie suszone, w puszce. Tutaj mam ogórki. Mam kupiony najzwyklejszy jakiś płyn do mycia naczyń. Tutaj mam zapchanych rur. Tutaj kupiłam jakieś takie chrupki veggie snack i tutaj, że solone. 5% tłuszczu, więc nie jest tak źle. 91 kalorii na paczkę. Ja nie liczę kalorii, ale wiecie jak jest, lepsze takie. Wzięłam takie jakieś jedzenie dla psa, jedno na wypróbowanie. Tutaj bułeczki do burgerów, na burgery. A jest, dobra, jedzenie dla psa, kukurydza. Tutaj Iceland, przeceniona, Brukselka. Tutaj mam jakiś taki smooth tomato, pasta taka, niby koncentrat, to mi potrzebne. Tu mam ser do posypania. Tu mam 5% tłuszczu mięsko. Tutaj mam burgery. Powiem wam, że no tłuste te burgery, ale nie jest tak źle. Tutaj mam najlepsze, świetna przyprawa do frytek. Bardzo dobra. Russellowe rolo ulubione. Tutaj mam na kolację do nachosów, bo Laura będzie robiła, nie do nachosów, do wrapów. Serek light oczywiście. Zobaczcie, hummus przeceniony na kolacyjkę dzisiaj. Batony, woda do szkoły. Tutaj mam Messerschmitta na wieczór, ziemniaki przecenione, 85 pensów, mleko dla dzieci i mleko dla nas. Znaczy Russell to on tak różnie, on chyba bardziej preferuje mleko almondowe, a moja Laura nie. Ona jakoś nie może się przemóc, no ale Laura to jest Laura. Toffee fee dla dzieciaków jeszcze, będą sobie mogły zajeść po obiedzie. Ogórki, pomidorki, o kurde, splaszczył się. I to jeszcze jak się splaszczył, ale to jest moja wina. Ja go musiałam gdzieś splaszczyć w siatce, jak miałam dużo, bo one są przecenione, ale nic z nim nie było na pewno. Dwie paczki truskawek z 2 funtów na 70 pensów i na jutro pałki z kurczaka, zobaczcie, przecenione, mleko i kola kupiona wcześniej i powiem wam, że teraz znowu w Islandii jest tak. Aha, oczywiście zaraz ktoś tutaj może się dopatrzyć i powiedzieć mi, że przecież ja miałam robić zakupy online, przecież takie oszczędzanie i tak dalej, kochani. Już wam mówię, ja płacę zawsze, znaczy przeważnie, nie zawsze, bo zdarza się, że nie kartami. Kupuję Zika, zostały mi, zapłaciłam 33 funty, chyba 33, coś takiego, zostało mi jeszcze 20 funtów, no wiecie, do końca tygodnia jakby coś trzeba było, to mam, gotóweczki wydawać nie muszę i to jest właśnie to, ale czekajcie, bo ja gdzieś tu mam paragon, ale pon stretcher, czy to jest dzisiaj, a co on taki ufajdany? Nie, to nie jest dzisiaj, dlatego taki ufajdany też tak macie. Jejciu, ile ja mam tu paragonów jakichś takich starych. No weź ty babo, wyrzuć to. No i tak zrobię, wyrzucę. Chciałam wam pokazać paragon z dzisiaj. Muszę was tu postawić, bo nie ma innej sposobności, żebym ja tutaj. O, jest pon stretcher. Zapłaciłam 19 funtów i 38 pensów, ale za chwilę muszę go zeskanować na punkty, więc potrzebuję go wyprostować i jeszcze dodatkowo chodziło mi o Islanda, żeby wam pokazać rachuneczek. A co tutaj było dzisiaj? Bonus kart Total Balance 6 funtów?
saving one. Hmm. 30. A, no właśnie, patrzcie. No to już mam tam uzbierane. To jest moja karta. Tu jest spłacone Zikiem, czyli Love to Shop, żeby nie było, że jakaś ściema czy dychy. I później dałam piątkę i resztę funtrzy 76. I teraz patrzcie, co tutaj mam. W Iceland dostałam, że do trzeciego. Nie, przepraszam, od trzeciego, czyli super. Jestem tutaj, siedzę. Od 3 do 14 grudnia, jak wydam 30 funtów albo więcej, to mam 5 funtów offa. Jeszcze lepiej mi się to podoba niż w Lidlu, chociaż w Lidlu też skorzystałam właśnie z takiej oto promocji. Dobra, no i widzicie, do zobaczenia jutro. Czyli w niedzielę będziemy otwierać kalendarz, tylko nie wiem, jak to zrobić z Laurą, bo ona wychodzi i nie wraca na noc. Prawdopodobnie zrobię tak, że otworzę ten jeden raz ja za nią albo Russell. Albo dzisiaj otworzę, ale nie, dzisiaj nie, dzisiaj to by było oszustwo, to nie. To ja wolę za nią otworzyć, jak jej już nie będzie. No zobaczymy. Dobra, do zobaczenia przy otwieraniu kalendarza. Powiedz coś. Coś. Coś innego powiedz. Coś innego. Dobra. No dobra. Otwieraj, zobaczymy, co masz. Ja wam pomogę. Ale jesteście słodcy. Co masz? Jaki masz numer? 2. No. Trzeba powiedzieć jaki. Źle się otwiera, co? Ten kalendarz. Mam magiczną piłkę. Magiczną piłkę? Pomóż ci? No. I co za piłka? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Nie. Co? Nie. To co to jest? Musisz przeczytać, co to jest. To jest miękkie. Aha. Daj zbliż. Bath petal. Pokaż. Spuszcza pewnie w wodzie. Pokaż, 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 pokaż. Nie odkryję tego. Bath petal. To takie miękkie, to tam w środku coś jest. Nie chcę się sfokusować. Uwaga. Laura akurat idzie się kąpać, więc sobie tam powrzuca. Proszę. Patrz, jak pies się położył tutaj. Na twojej podusi. Na pewno to lubisz. Tak. W tym momencie uważaj, żeby ona ci nie pękła, bo ci się to wyleje. A masz fajne łóżko. Po mamusi. Chciałem tego powiedzieć głośno. No dobra. Trzeba jeszcze oplanować, bo na przykład Misiek jutro jest w domu. Jutro jest prawdopodobnie, a Laura jest na pewno w domu jutro, więc jutro będzie otwierała normalnie z nami kalendarz, ale nie wiemy, co zrobić z kolejnymi dniami, bo o której ty wychodzisz z domu? Laura? 7? 8:30. Jak 8:30? Nie. No mam na 10:00. No. Aha. Ale tak, to 7:30. No. A teraz byłaś wcześniej? Na 9:00. To o której ty będziesz kończyć? O 8:00, a w czwartek i w piątek o 6:00. Ten? Inne godziny? Wtorek i środa do 8:00, a w czwartek i w piątek o 6:00. No ale zanim przyjedzie, to można zrobić tak, że ja będę wstawała i przed wyjściem do roboty otworzysz kalendarz, jak będziesz pracować. Czyli no te 5 minut poświęcisz chyba, no, co? Może budzi o 5:00 i... O 5:00 rano zrobimy make-out, przygotowania, światła, kamerę ustawimy i... Tak? Nie. No. Dobra, Misiu, teraz te. Którą otwieram jutro? Misiu, Misiu, wskocz do beczki. Tam a jakiegoś dużego nie można otworzyć? Tu jest drugi. Jesteś nowy. Jedynka otworzymy ci.
chlebie. Gdzie? Duże. Nie bój się, nie wyskoczy tam mnie. Chyba. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Może one wam się tak strasznie ciężko otwierają? Co ty robisz? Ty byś był stress-free. Wkłada się do wanny. Bath salts. O. Pokaż proszę. Z bliska. Do ręki. Zamiast powąchać właśnie. Woreczek. Będziecie pachnieć w końcu. To sugerujesz, że śmierdzimy, czy co? Będziecie pachnieć. Dobra. Cieszycie się? Fajne? Fajne, fajne. No, no to dobrze. Cieszę się też z wami. Akurat będziecie mogli się pachnieć, tak, wypielęgnować, a za chwilę zjemy sobie rosołek i pojedziemy do sklepu, ale to zobaczycie już jutro. A za chwilę ja zaraz teraz otworzę swoją część kalendarza, czyli dwójeczkę. Dobra, przyszła pora na nas. My teraz otwieramy kalendarze. O, tam postawiłeś sobie. A tam jest miejsce do lądowania, tak? Mhm. Super. No dobra, no to możesz zaczynać. Ty masz dwójeczkę. Dobra. Super. I teraz daj kalendarz. O! Aż z wrażenia ci spadły, tak? Myślałeś, że nie ma? Co? Nie. Czekaj, czekaj, nie wyciągaj. Pokażemy, jak to było, jak to wyglądało. Tak, to wyglądało. I jak się otwierało, to wyglądało, jakby było puste. Nie wyglądało. Ja myślałam, że jest puste, jak ty ten, tak? I co? Jest dobra instrukcja, jak przyłożyliśmy, tak? No i cieszysz to. Dobra. Teraz może połóż tak sobie, albo nie, zrób ty po swojemu, mama się nie wtrąca. Musimy chwilę poczekać. I tak pewnie poczęła instrukcję do tego. Tak? To mogę w sekundę zrobić. Wow, no bo to ludzik, tak? Ja. Oj, oj! No i co, i chyba 3 sekundy ci teraz poczęła. Nic się nie stało. Nic się nie stało. Myślę, że czekała. Fajne, fajne, ale tak zróbmy tak, żeby było trochę widać, co robisz, dobra? Nie widać, raz się zasłaniasz. Robisz to celowo? No to odsłoń troszkę. Ktoś tu mi się tutaj spieszy się. I co to jest za gościu? Powiedz mi, co to jest za gościu? Co on robi? Kim on jest? Ludzikiem z Lego. Pokaż mu mnie. Stoi i idzie gdzieś, tak? Pokaż. Musimy zobaczyć. Chcesz ty pokazać do kamery? O, tutaj. Mhm. O nie, to małe. Nie można już. Idź przybliż może do kamery. Dobra, to już masz dwie rzeczy. No, a postaw go na razie. Tata gdzie? Tata go zoomuje. Gdzie będzie stał? Tutaj. A gdzie masz rogi? Nagrywałeś bez rogów? No. Dzyn, dzyn, dzyn. Dobra, moja kolej. Uwaga, uwaga, uwaga. Tu jest dwójeczka, mamy tu dwójeczkę. Powiem wam, że ciężko się te kalendarze otwiera. Nie wiadomo, w którą stronę. Dobra, tak, poszło do środka. Mhm. Tylko z tym, czy będzie... A, wyciąga się jeszcze bardziej. Już po zapachu widzę, że może być kiepsko. Coconut this year. Już wąchamy. Dzisiaj niczym nie jestem wypsikana. Chcesz powąchać? Jest takie średnie zadowolenie na twojej twarzy. Pachnie gwanila bardziej. Ale to akurat chyba sobie zostawię. No to jest taka mgiełka... Jak wanila. To nie jest takie stricte kokosowe. To coconut. To wanila.
No, pisze kokonat. Przeczytajmy może z nutą wanili. Sweet coconut. No i tyle. Okay. To się rozpisało. O, mam pieniądze, żeby kupić. Odwróć, pokażemy jeszcze. A pieniądze, to jest pieniądze, żeby kupić. No, a to będzie też sklepik, tak? To widzisz? Uh-huh. Wszystko, co tu jest, będzie. Będzie była dużo. Dobra, wracając do tego, że ja tą mgiełkę sobie wyjątkowo zostawię, no może coś uratuje, że z kalendarza coś pojawi się u mnie na mojej toaletce. Korzystając z okazji, że nie mam dzisiaj nic, bo nie mam, to sobie wypsikam się. Chcesz też się psiknąć? Nie. A to nie jest. Okay. Dobra, do zobaczenia jutro. Dzięki za uwagę. Pa!